Dzień dobry bardzo, w nowym odcineczku. Proszę Państwa, jedziemy się załadować. Mamy 17 km do załaduneczku, czyli jakieś 17 minut drogi. Załadujemy się będziemy i uciekamy z Francji do Belgii. A tam będziemy mieli wolne do rana, bo trzeba się wykąpać, trzeba zjeść obiadek, trzeba se odpocząć. Także elegancko, proszę Państwa, elegancko bardzo będzie. Także do zobaczenia, później na załaduneczku jeszcze się odezwę. No i tak się jedzie w tej Francji, tak się jedzie, korek za korkiem. Ruszę, stoję. A nawet Google nie wie, ile kilometrów ma ten korek. Jest tylko całe na czerwone. A mam jeszcze 26 minut jazdy nie stania. To ile będę stał, to plus 26 minut. I wtedy mogę iść się wykąpać i odpocząć. A tymczasem powiem Wam, że o. Albo w ogóle Wy nie macie update'u. Podjechałem pod firmę, to co się miałem zapakować. No i mówię, no bo tutaj dzwonili, że gotowy towar, że chciałem zapakować się do Polski, dwie paletki mam zabrać. A pani mówi, chwilę. Poszła na magazyn zapytać, a oni... Nie, to towar na jutro, to o 14 dopiero będzie gotowe. No i zadzwoniłem do spedytorki, a ona do mnie, a no to jak tak? No i wysłała mi adres do Belgii na jutrzejszy załadunek rano. Więc akurat po drodze mi do mojego parkingu, gdzie sobie będę szedł spać i będę sobie mógł się wykąpać. A cóż to się stało? Wypadek jakiś był, czy co? Czemu wszyscy skręcają? A wypadek chyba jakiś był. Lawetą się zbierają, dlatego korek się zrobił. To są szanse, że się korek zaraz skończy. No ale czemu to dalej nie jedzie? No co, laweta? Osobówka ciężarowca w dupę wjechała? Łomatko, nic się nie stało, mogliby jechać, a korek robią. To przez to taki korek był. Ja tu 20 minut straciłem. Jak nie więcej. No nic. Parking, kompanko i spanko. Zjadłem sobie obiadek. Tam sobie na parkingu zjechałem i sobie podgrzałem zupkę ciąg dalszy i sobie zjadłem, no bo też tak po kąpieli odgrzać, zjeść i się położyć, to też leżeć z pełnym brzuchem to niewygodnie. Witajcie koreczki, witajcie roboty drogowe, ale jeszcze w Belgii jesteśmy, proszę Państwa. No i sobie jedziemy, aż nam się znudzi, jedziemy się załadować. Mamy 161 km, jedziemy pod samą Brukselę, załadujemy tam coś i będziemy jechać sobie już do Polski chyba. Także... Gorąco jest, jak nie wiem. Otworzyłem auto, wrzuciłem 4 palety, zamknąłem auto i mógłbym się iść wykąpać. Normalnie cieknie z każdej strony. Skwar niesamowity. A tak w ogóle to dzień dobry! Jest 10:00. Spałem 10 godzin. Także odespałem wszystko, co tylko było możliwe.
coś będzie ciekawszego, to się odezwę. No i tak jedziemy, aż się znudziło, ale jesteśmy już na miejscu praktycznie. Mamy jeszcze równe 5 km i będziemy tutaj skręcać zaraz w prawo, więc już nie wyprzedzam tych spowalniaczy. I sobie jedziemy. No skwar jest niesamowity. Dobrze, że klima w aucie działa dobrze, bo na się dobrze, aż za dobrze, bo mi w nogi zimno. Kalesony trzeba będzie założyć. No, akurat dobrze, że dojechaliśmy, bo mi się kawa kończy. No i tak, proszę Państwa, tak to jest. Jeszcze 5 minutek. Paletkę wrzucimy i do domu śmigamy. Spalanie 12,4. 1900 km poszło. Dobrze jest. Kilometry trzeba gonić, bo zawsze uciekają. Osiemset metrów w prawo. Taka pogoda. No teraz jakby się miał zdrzemnąć w kurniku, bez szans. Tamto z plus 60 jest jak nie wiem, jak nic. A, włożyłem sobie do lodówki jedną kawkę, także później będę miał fajną mrożoną. Soczek sobie włożyłem do lodówki też, też będzie fajny mrożony. Rondyło tutaj jest, dobra, to możemy jechać. O, jaki ładny widoczek. I jak to ładnie. Jak to ładnie. Wszystko pięknie, wszystko ładnie. Trawka trochę nieskoszona, ale jest, tragedii nie ma. A to czemu 30 tutaj zrobili? Bo droga im się nie poprawiła. Drogę popsutą mają. Czyli naprawiają jak w Polsce. Ograniczenie 30 i już. Co się tam będą stresić? Łamat. 10 na godzinę za szybko. Rondyło. O, jaka dziura. Tu koła nie zgubić. Także widzicie, jak narzekacie na drogi w Polsce, to wybierzcie się do Belgii. Albo po Francji trochę pojeździcie. To wam się pomyśli, że w Polsce jest pięknie i ładnie. A to co, jakieś niemieckie firmy? Łapanie. Łapanie. Nie ma nic, prawo nie jedzie, nie jedzie.
Dobra, to się załadujemy i się odezwiemy, proszę Państwa. Do później. Zapakowane, wypoczęte. 2 godziny się drzemłem, jest 15 godzina. Także jedziemy, proszę Państwa, jedziemy. Mamy 1056 do pierwszej zrzutki. Razem do drugiej zrzutki mamy 1162. I stamtąd z Gliwic jeszcze do bazy. To troszeczkę nam zejdzie. Troszeczkę nam zejdzie. Mamy troszeczkę kilometrów do zrobienia. Troszeczkę kilometrów jest. Jakby mi się udało jechać non-stop, to na 1:33 będę w Polsce na rozładunku. Zobaczymy. No, w sumie jestem wypoczęty. Spałem teraz prawie 2 godzinki. Źle nie jest. Jak tylko korków i wypadków nie będzie, to może docisnę. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Na razie jedzie się dobrze. Jeszcze tragedii nie ma. Ale zobaczymy gdzieś koło Kolonii. Teraz właśnie wjechaliśmy do Niemiec. Do Kolonii 63 mamy. Także jedziemy sobie cały czas czwóreczką. Do samych Katowic prawie. Brzmi dobrze. Mniej rzeczy do pomyłki. Damy radę. Kawkę sobie zrobiłem. Chłodzi się w lodówce. Także później będzie jak znalazł. Jest 28 stopni w tej chwili. Dobrze, że mi klima działa, bo Pumpel dzwonił. Pozdrawiam rybę. Że klima mu się nie załącza za każdym razem. I czasami cierpi. Znam ten ból, też rodziłem. No i tyle, człowiek nadgonił. Ciężarówka wyprzedza ciężarówkę, godzinę i koniec. Trzeba się będzie odzywać później. A teraz trzeba gonić kilometry, bo uciekają. 2000 mamy zrobione. No, żeśmy sobie zatankowali na tankpoolu. Wlałem 45 litrów, tak żeby do Polski dojechać na spokojnie. A już w Polsce się zatankuje więcej. Zasięgu teraz mam, proszę Państwa, na 710 km. To w sumie prawie na miejsce bym dojechał na tym. Ale to się w Polsce dotankuje jeszcze parę litrów. Jeszcze 800 km. 820 do rozładuneczku. Jak to się mówi, zleci. 27 stopni nadal. Czy się będzie zatrzymać, coś zjeść zaraz.
ładnie robi. A tutaj jest stacja benzynowa. W cieniu czy na słońcu? Zaraz zobaczymy. Może się tu zatrzymam, bo jeszcze awokado mam. Jeszcze mam bananka, jeszcze jabłuszka. Jeszcze mam kilka kanapeczek. No chyba na słoneczku będzie stacja. Ciężarówki wszystkie to oni też tak parkują, kurde, że jak to się mówi, gdzie popadnie. A ten co się inwalidom zrobił? No to ja se tu stanę. Dobra. Jesteśmy. Trzeba iść coś zezrać. Śmiesznie, bo spotkałem jeszcze kumpla, teraz jechał. Też od nas z firmy. Myśmy chwilę pogadali, kupiłem sobie kawkę. Kurna zdzierstwo, te Niemcory jedne. 4,80 małe cappuccino. Dajcie panie spokój. I to żeby jakieś dobre było, wyśmienite, nie wiem. Zwykłe w papierze, jakieś szczochy. No, no. Co zrobić? 250 do granicy. Z kumplem się zmówiliśmy, że się spotkamy na parkingu tam przy CPN-ie. Jeszcze chwilę pogadamy, zdrzemniemy się trochę i polecimy dalej. Także elegancko. Fajnie, tak się trochę człowiek ożywił, jak pogadam z kolegą. No tak już mnie muliło trochę, już myślałem stanąć gdzieś i iść spać. A może do granicy dolecę. Wieje trochę, cały czas pod wiatr jadę. Spalanie na razie się trzyma na 12,3. Ale jak długo, to zobaczymy. Żeby do Polski dojechać. Reszta to już pójdzie z górki. Ale światełka te LEDy, powiem wam, dobre są. Odpukać w pustej, niemalowane. Raz mnie tylko policja zatrzymała z LEDami. No i tak sprawdzali auto, CMR-ki, papiery, wszystkie licencje, nielicencje i na końcu już nie miał się do czego doczepić, to jeszcze czy mam trójkąt, czy mam gaśnicę, czy mam apteczkę, czy to, czy tamto. A jeszcze światła ci sprawdzimy. No i światła jedne, drugie, to, tamto, wanto. I mówi, a pan na LEDach jedzie. Ja mówię, no kurde, wolę legalnie, nielegalnie jechać na LEDach, niż legalnie kogoś potrącić, bo nie będę go widział.
No, i uśmiechnął się i mówi, nie, a też w prywatnych na LEDach jeszcze. No, no i taka gadka była. No jedź pan, pa, 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 pa. Także kurna polskie prawo to jeszcze dużo do Europy. A w Czechach wszyscy mają te LEDy pozakładane. I to jeszcze takie dziadostwa zakładają, że to świeci normalnie tak, że nie idzie jechać. Jak na wąskiej drodze jakiejś jedzie coś z naprzeciwka na tych LEDach, to kurde w pobocze można wjechać albo w drzewo jak nie. Ślepiem jak nie wiem. I u nich to normalne. Bo u nas się wszystkiego czepiają. No ale zobaczymy. Może w końcu się co pozmienia na lepsze. Dwudziesta trzecia, proszę Państwa. Dobra. Do zobaczenia na granicy. Drodzy rodacy, jest godzina 2:23, idziemy spać. Zatankowałem. I tutaj jest taki mały parking na cmentarzu, idziemy spać, nie ma co. Już mam dość. Myślałem jeszcze do Wrocławia chociaż pociągnąć, ale teraz pójdę spać i się wyśpię, a rano będą śniegi, na świąt śniegi, kurde. Upały będą i się nie będzie chciało spać dobrze. A tu jest taki parking przy cmentarzu. Na nim już kilka razy spałem. To się ciepnę tutaj i idę spać. Cofaj, cofaj. Elegancko. Jakoś by wypadało w linii stać. Cofaj, cofaj, cofaj. Jeszcze kawałeczek i cyk, jesteśmy. Także proszę Państwa, dobranoc. No witam Państwa w nowy dzień. Proszę ja Was, wstaliśmy sobie o 6:30. Zjedliśmy śniadanko, wypiliśmy kawunię, umyliśmy się, wsiedliśmy se na tronie. No i sobie jedziemy, jest godzina 11 w sumie, już autostradę przegadałem przez telefon. No i co? I mamy jeszcze 65 km do zrzuteczki. A wszystkiego do bazy z drugą zrzutką mamy, proszę Pana, 238. Ale pokazuje 4 godziny, ja. No, także jedziemy sobie na spokojnie, proszę Państwa. Trzymamy się szerokości. Jest 26 stopni w tej chwili. Cieplutko. Cieplutko. Na granicy byłem o drugiej. W pół do drugiej było, bo zatankowałem jeszcze. Jeszcze poszedłem sobie ząbki umyć, odświeżyć się trochę. No i o drugiej się położyłem spać. Także elegancko, proszę Państwa, elegancko, w domku zaraz będę. No a teraz jedziemy 45, 65 km, to będzie trochę męczarni, bo pokazuje mi, że godzina drogi.
czyli jedziemy takimi, o, jak widać na załączonym obrazku. Ale spoko. Spalanie sobie zrobię. No, 12,4 w tej chwili trzyma cały czas. To może zejdę do 11, 8, 7. Fajnie by było. No, druga zrzutka w Gliwicach. I do domku. I do domku wypoczywać. W niedzielę znowu kółeczko, prawda? No, wrócę do domku, będę falowniczki podłączał. Muszę sobie poszukać jeszcze na Allegro odłącznika akumulatorów i jakiegoś bezpiecznika, no bo mam wszystko na 12 V policzone, a teraz będzie 24. Więc trzeba poprzerabiać wszystko. Ale dobrze jest. Będziecie ze mną. No, odezwę się dalej. Muszę baterię podładować. No, pierwsze zrzucone, proszę Państwa. Teraz mamy godzinkę drogi do Gliwic. Też wiochami. Już na pusto prawie. Co to, cztery malutkie paletki mam na pace. I do domku, drodzy rodacy. Kurde, ale droga. No, powiem Wam, że nieźle nawet, nieźle, ale spalanie nie chcę zejść. Wiochami jechałem 100 km, prawie 80 coś i nic, 12,4 się trzyma. Teraz może na pusto będę jechał, to może będzie lepiej. 78 km albo 51 chyba. Nie wiem, którędy pojadę. Już patrzymy, która nawigacja lepiej prowadzi. Tutaj jadę tak, 45 cały czas. Potem 40. Aha. Przez Gliwice, Katowice, Dąbrowa i potem tutaj. Dobra. Czyli Gliwice to jest na pewno, dobra. A jak to pokazuje? A to pokazuje 19 jakimiś innymi badziewiami. W miarę prosto cały czas. Tutaj pokazuję godzinę. Dobra, jadę wiochami, będzie szybciej. Będzie szybciej, pół godziny szybciej, bo krócej. 30 km to dużo na wiochy. No to zobaczymy, jak to poleci. Dobra, odezwę się gdzieś po drodze, bo trzeba będzie coś zjeść. Ale dopchałem. Teraz to się ledwo ruszam. Mamy jeszcze 15 minut, 11 km do zrobienia. Hehe, paliwo mi zeszło, 12,3 pokazuje. Ale dopchałem, wziąłem sobie schabowego z ziemniakami, tutaj jakiś bar był. I kapustkę kiszoną. No pojadłem konkretnie, powiem Wam, pojadłem konkretnie. O kurde.
A gorąco 31 stopni, no nie? $35 dałem za schabowego z ziemniakami, surówką i napój do tego. Nieźle, cenowo nieźle. Ale kurde, ledwo się ruszam. Ledwo się ruszam. No tak to jeszcze nie dopchałem. Tak porównując do jakiegoś fast fooda, to naprawdę nie ma co. O matko. Obiad był dobry, ale powiem wam, kurcza, obsługa jak w barze mlecznym za komuny. Pani była bardzo, powiedzmy to, nie wiem, czułem się jakbym jej przeszkadzał w czymś, jak chciałem zamówić obiad. No ale, co zrobić? Takie realia są. No, jeszcze 10 km i jesteśmy na miejscu. I zrzuteczkę robimy ostatnią. Jestem bardzo, 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 bardzo ciekawy, czy coś będę ładował do bazy, czy już na spokojnie do domu. Wiecie co, zadzwonię do szefa się zapytać. Dam wam zaraz znać. Proszę państwa, zrzuciliśmy się. Jedziemy do domku. Nie ładujemy nic po drodze, dzwoniłem do szefa, szef opowiedział, nie, na bazę spadaj. No to jadę na bazę prosto, na pusto. Mamy, proszę państwa, 95 km do bazy. Godzinkę 22 pokazuje, bo tu 70 zrobili. A w sumie tu na tej drodze to nie ma gdzie przycisnąć. Także dziękuję ślicznie za miły tydzień oglądania. Znaczy tydzień, no 4 dni. Wy to w 2 obejrzycie. Góra 3. Także dzięki śliczne, wszystkiego dobrego życzę. I jakby kto chciał kawę driverowi postawić w trasie, to bardzo proszę link w opisie. Dzięki śliczne i do usłyszonka.